Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Oczywiście będziemy kontynuować drogę do sławy Alexa Huntera. Zaczniemy już oczywiście od Premier League, bo się skończyły przedsezonowe spotkania. I mam nadzieję, że draft Wam się podobał, pomimo tego, że no niestety nie udało mi się do końca przejść, tylko raz. Ale fajnie było pograć Robertem Lewandowskim w informie. No nie spodziewałem się, że trafię go na ślepo, ale cóż, ważne, że trafiony. Ale mniejsze o Lewandowskiego i drafta. Zacznijmy od Alexa Huntera. Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi, you did alright out there, didn't we, mate? Aha, to I'm muszę jeszcze real, raz mate. to wybrać. Well, it's only a couple of pre-season friendlies. They didn't even play their starting 11. Premier League, man, that's where it's gonna matter. One of the toughest leagues in the world, bruv. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. And if our main man up front out till who knows when, me and you, we're gonna take those Premier fences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. You and me were unstoppable, bruv. Almost like telepathic. Yeah. New Rooney and Ronaldo, bruv. Shearer and Sutton. SAS. You're a nerd. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You box alright. By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Zasunął niezłym żartem. To nam się nie zapisało, opatrzcie. Myślałem, że to poszło łatwo. No cóż, to teraz idziemy. O, dzień treningu strzelanie. Czyli zaczynamy od treningu. Od ciężkiej pracy oczywiście, zanim zaczniemy mecz. Już pełnoprawnie w Leicester City. A, trzeba poprawić opinię. Morning, gentlemen. Hope you're all well rested. We got a special treat for you today. Focus training. Hard, precise, knackering. Dobra, zaczynamy. O, można symulować. Szczerze mówiąc. I szczerze, wolałbym symulować, bo chcę przyspieszyć trochę proces, więc symulujemy. Dobra, może jednak weźmiemy trening, żeby było ciekawiej. Chcę jeszcze powtórzyć. Okej, okay, jesteś jak. O, ale padła barmeczka. Tarcza. Poprzeczka. Teraz dobrze. O, fajnie. Teraz powinniśmy dostać wysoką notę. Ale jak budujemy, to bez sensu. O, pięknie. W sumie racja. Teraz kontynuujemy. Kolejny trening. Strzały pod cinką. A no tak, to jest logiczne. I zobaczymy, czy podcinki nam się udadzą. Test. Aj, źle. Jedna próba zmarnowana. Pięknie idą podcinki. Jest. Dobrze.
Nie no, bawi mi ten bramkarz. Jeb, sięgnie. Kurde, poprzeczka. Fuck. Nie, serio. Nie trafiam. O, ja cię kręcę. O, ale jest A. Fajnie. No, że nie ma co poprawiać nawet. Kontynuujemy. Jak jest A, to po co ruszać wynik, skutek treningowy. Zostawić jak jest. No, świetnie. I o to chodziło. Chyba przyspieszenie, siła nam podwyższyła się. Opuszczamy trening. Dobra. Czyżby teraz meczyk treningowy? Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to train him? But look, have you seen it? It was in my bag. No. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Boy, we made the squad, bro! Yeah! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Man, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do with myself. I can't believe it. Please. I can't believe it! Niewiarygodne, co nie? Jesteśmy w pierwszym składzie w Premier League Leicester City. Zaczynamy oczywiście. I pierwszy mecz w Premier League Liverpool-Leicester na wyjeździe. Zobaczymy, czy damy radę Jurgenowi Kloppowi. To już jest walka o 3 punkty. Czy to nam się da po prostu we znaki osiągnąć? Śmiem oczywiście nie wątpić, bo chcę pokonać przeciwników Jurgena Kloppa. Zaczynasz tu, bohaterze. You never forget that first key. No pomacaj w tą koszulkę, pomacaj. Zobaczymy, czy mecz taki będzie heroiczny. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. Jedziemy z koksem. Czarny się już nie ma co opalać, bo i tak jest opalony. That's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. That's all that we mean it. Leicester wyglądało groźnie w poprzednim sezonie. W tym już nie będzie. Lidze Mistrzów może pogrozić. Dobrze, no oczywiście gramy Hunterem. Ale jeszcze w ustawienia wejdziemy. Ustawienia gry. Oczywiście trzeba. No jest poziom zawodowiec, szybkość gry normalna. Piłkę zostawiamy domyślną, bo to Premier League w końcu. No i dobrze, co mogę powiedzieć więcej? Zaczynamy, gramy Hunterem. I miejmy nadzieję, że zgarniemy dzięki mnie 3 punkty. Oczywiście chcę strzelić bromeczkę, może 2, zaasystować. Żeby było. Dobrze. Czy pokonamy swoich przeciwników? Na razie tabela wygląda w następujący sposób. Arsenal pierwszy, bo w sumie
alfabetycznie, my jesteśmy na 11. Zdołamy zdobyć te 3 punkty? Zobaczymy w tym spotkaniu. Tylko czy zaczniemy od początku? Tak wygląda stadion Anfield. Inwa. I siedzimy na ławce. Od razu. Aż ciarki przechodzą, jak śpiewają kibice. Dasz radę, Walker. No cóż, Hunter smutny, że nie pograł od pierwszych minut. Ale można popatrzeć na cutscenki, przynajmniej. Walker, dawaj! O, podał do tego Albrightona. Walker, dawaj, stary! Strzelił! Co strzelił, Walker? Kumpel nasz. Zajumał brameczkę. Ej, kibice Anfield, Liverpoolu smutni, żeby nie doszło do remisu. Hello. Tej. O kurde. Smutek, bo jest 1-1. Kto strzelił? Wijnaldum. I Ranieri chyba teraz podejmuje decyzję. Ale umiesz mówić, nie? No nie, nie umie, kurde. Niemy jest. No rozumiem. W tej chwili będzie niemy. Jest. Dobrze. Zaczynamy. Och, emocje sięgają naprawdę wyższych zenitów. Rozgrzewka. O, to pamiętam, jak z demówki było. Tak na niego mówili. A, zobaczycie, kto ja jestem, no. Oj, trzeba się postarać. Bo to teraz się emocje zaczną. Prawdziwe. Dobrze, panie. Get me out of there. I like your bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Pewnie. Czas się trochę na Zlatana zrobić. Czyli troszeczkę power. Bo teraz ja taki czuję power. Dobra. Jakie premie? Oczywiście 7-0. To bez problemu. Graj zespołowo, zalicz asystę i wygraj mecz. Dobra, spróbujemy asystę zaliczyć. A jak strzelimy gola, to te... Czemu zamieniamy się z Wolferem? Nie rozumiem. A no tak, bo on już strzelił. Świetnie, zaczyna się nasz początek. Okej, okay, wybiega Alex Hunter. I niech zaasystuje. Delikatne podanie, byleby asysta była. O, nie zdziwi się, jak od razu się coś tutaj odwali. A weź tu podaj do mnie. Dobra, jedziemy. Ło. O kurde. Aj, kiepsko. Idziemy. No, zmiana. James Milner wchodzi za Kevina Stewarta. A zobaczymy jego twarz. Jest. Nie przewijam nawet tych cutscenek. Bo lubię popatrzeć sobie. Wchodzi James Milner. Były zawodnik Manchesteru City. Obecnie gracz Liverpoolu już od drugiego sezonu. Jest, dobrze. Teraz trzeba asystę zrobić. O, rzut karny. Świetnie. I to wszystko dzięki Alexowi Hunterowi. Na 11 faulował, jak nic. No i Lovren. Żółta kartka w 79 minucie. Jest wszystko udokumentowane powtórką, że faulowany był na polu 11 metra. A Klopp się już tu wkurzył. I teraz rzut karny kto wykona? Czyżby Alex Hunter? Nie. Wykona go Dejan Lovren. Mam nadzieję, że on... Czemu obrońca? Dziwne. Dobrze, ale jest! O to chodzi. Biegniemy za nim.
Tak jest, Mares strzelił, dobrze. O to chodzi. Świetnie. O, my tu przybiegliśmy, mam nadzieję. Jest Alex Hunter. Mares strzelił w lewą stronę po płaskim strzale. No i przeciwnik raczej, oczywiście ten bot, nic nie mógł z tym zrobić, bo Mares były tytułowany mistrz Premier League, wcześniej Barclays, a teraz Mares wykonuje rzut karny na 80 minucie na 2-1 i Leicester ma na razie 3 punkty, a Liverpool jest odcięty od tych 3 punktów. I czy oni jeszcze zdołają nam przeszkodzić, żeby chociaż się podzielić punktem? Zobaczymy. Na razie jest 7-0, czyli ocena zgodna. Podanie, pięknie. Trzeba robić dużo podań. No, kolejna zmiana. Mario Balotelli. A co on robi tutaj? Za Daniela Sturridge'a. Lol, przecież Balotelli gra w lidze francuskiej. Co oni, nie zaktualizowali tej transferu? No lol, no dziwnie. Mario Balotelli. Znienawidzony w Liverpoolu, no bo nic nie grał i nastrzelił jedną brameczkę. Na sezon, tak? To była jedyna bramka, którą strzelił 2 lata temu. Dobra, jedziesz, jedziesz. Hunter, Hunter, zaczynaj, zaczynaj. Chcę, żebyś chociaż teraz coś zrobił. Jest. Wykorzystaj swoje tempo. Teraz tu podanie. O, dobrze, dobrze, dobrze. No, co on zrobił? No to był... O, chyba, że tak. Zbudowaliśmy w ogóle? Nie, rzut rożny. Opatrzcie, możemy jeszcze strzelić. Jak się dobrze ustawimy. No i już strata piłki, głupia. O, pięknie, pięknie, pięknie. Biegać, 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 biegać. No, serio. Nie wierzę. Aha, no byłem faulowany, ale spoko. I no, strzelaj! Pięknie! 3-1. No nie będzie asysty. Tak mi się wydaje. Okazaki szczelił, proszę bardzo. No ja nie asystowałem znowu. Ale ważne, że wygrywamy. I 3 punkty to już są zapewnione. No raczej nie wydaje mi się, żeby coś tutaj mogło nam poważnego zagrozić. To już jest... To jest pewna wygrana. O, ale ścięło. Ale petarę tutaj nam zasunął Okazaki. Pięknie. Bramkarz znowu nic nie mógł zrobić. Bakarni to jest, albo Mignolet. Jakby to był Mignolet, to wiadomo, bo on kiepsko broni. I Shinji Okazaki. 88 minuta na 3-1. I tu już raczej nic nie da rady zrobić, ale w sumie to i tak, bo to jest asysta drugiego stopnia Alexa Huntera. Jest, jest. Jest, dobrze. Biegnij, 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 Hunter. Teraz albo nigdy. W sumie już nigdy. Jest, i chyba spalony będzie. No właśnie. Błąd. Się tak bardzo chciałem... No, zaczyna się moje ganianie. No i proszę bardzo, jakiś spalony. O, jest piłeczka. No i znowu Alex na spalonym. No cholera. Powtórka, proszę. No nie wierzę. 2 razy spalony Alex. Dobra, jest, jest, jest. Zasuwaj, zasuwaj. A, dobrze. O, szanuj piłkę, ale przynajmniej jest nasza. I 7-0, czyli utrzymaliśmy skromną ocenę. I chociaż jedna premia będzie. No i 3-1. Okazaki, Mares i Gareth Walker. Pięknie, no. Alex Hunter może nic nie zrobił, ale się niech cieszy ze zwycięstwa. Jego pierwsze 3 punkty. Dobra, występ. Jest, 7-0. Nie ma asysty. Ale mamy zwycięstwo, więc 2 z 3 wykonane przynajmniej. Dobrze. O, świetnie, jedziemy dalej.
dalej oczywiście. I 3 punkty mamy. Kto tam jeszcze? Remis, Everton wygrywa, Stoke City wygrywa, Southampton wygrywa. I kolej... O, remis, kurde, była u Guardioli. Aż dziwne. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. Dobra, tutaj trzeba spokojnie rozmawiać. Wiemy, o co chodzi. It was a special moment, for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all 3. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? Yeah, you know, the gaffer had a very clear plan for today, and I think the lads stuck to it perfectly, and that really showed in the way that we played. Thank you, Alex. Thank you. I fajny wywiad, szybki, na spokojnie, neutralnie też, z równowagą i spokojem, bez agresji. Premii nie ma, no niestety nie będzie premii. Na razie nasza wartość rynkowa jest taka. Ale widzów nam przybywa, czy kibiców, przepraszam. O, proszę bardzo, statystyki nam też tutaj pod obronę, kurde, nam idą, fajnie. Ocena 63. O, możemy rozdać jeszcze atrybuty. Teraz tak, zwiększa siłę uderzeń główką. Nie, ale zwiększyć swoją siłę. Siła by tu się przydała, szczerze mówiąc. O kurde, za mało jej mamy. Mamy poprawioną umiejętność, chyba. Tak, mamy poprawioną. Teraz tak. Swoich odbiorów tradycyjnych. Ślisk. Dryg. O, dribbling. To by było niezbędne. Ale mamy tu jeszcze sztuczki. Na razie to nam chyba nie są potrzebne. Krótkimi podaniami, krótkie podania, długie podania. Inezyjny strzał. Karne i tu jeszcze coś mamy. Drugi oddech. Zwiększa energię pod koniec meczu. O! To by się przydało, szczerze mówiąc, na to jest 2 punkty. A nie ma coś po jednym punkcie, żeby rozdać? Nie, wszystko już to kosztuje 2. Dobra, to co nam się tu przyda teraz? Siła. To też nie marnuje. Odbiór piłki. To jest do obrony oczywiście. Ślizgi. Dribbling. Zobaczymy, czy dribbling będzie miał tutaj jakiekolwiek znaczenie. Sztuczki tu. Aż do 5. Moje sztuczki to na razie nam nie są potrzebne. Czyli się zastanawiam nad dribblingiem. Krótkie podania, a długie podania. Szczerze mówiąc, długie podania by się przydały. No to trzeba dobrze zastanowić się, bo to się przyda. Ale tempo, tempo też tutaj się liczy. Też pod tempo, przyspieszenie, szybkość biegu. Dobra, myślę, że możemy tutaj... Ojej, udałem krótkie podania. Fuck, nie da się już tego cofnąć. Fuck. Dobra, niech będą krótkie podania. Dobrze, no rozdałem przypadkowe atrybuty, ale krótkie podania w sumie też się przydadzą, no bo cholera, ile można. Dobrze, jedziemy dalej.
No i dobra. Czekaj, jak wejdę w Londyn. To jest dzień treningu. No to można jeszcze wykonać trening, tak szczerze mówiąc. Wykonamy sobie trening. I skończymy odcinek. Tak będzie najłatwiej. Practice makes perfect, lad. Passing. The gaffer wants our numbers up. Dobra, jedziemy z treningami. Y, RBY, dobra. Czyli to są teraz podawania do celu. O, fajnie nam to wyszło. O, taka współpraca. Ale fajnie. Nie no, idzie nam nieźle. Jest, jest, strzelaj, strzelaj, stary, strzelaj. Jest, Gareth, nieźle. O, jakie podanie nam tu wyszło. Strzelaj to. O, obronił nam to. Ale jeszcze możemy wynik poprawić. Pięknie. O, fajnie, 15 tysięcy. Nie ma co już poprawiać, kontynuujemy. I podania prostopadłe. Dobra, czyli teraz trzeba się postarać o podania prostopadłe. Zdarzamy do skutku. Okej, pięknie. O, wyszło jakoś. I żeby teraz tylko nie pudłować. Jest, dobrze. Trafię do celu. A będzie dobrze. O, świetnie, taka samowolka. O, pięknie. No i od razu lepiej. Kontynuujemy. Znowu wykonujemy trening na A. No, wspaniale. Nam się tu poprawiają statystyki. Okej. Pewnie jakaś cutscenka nam się wywali tutaj. A nie. O, i następny mecz z Arsenalem, ale to już nie dzisiaj. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Alexa Huntera Drogi do Sławy. Wygraliśmy z Liverpoolem 3-1. No i myślę... Myślę, że damy radę. I jeszcze tabelę zobaczymy. Jesteśmy na 4. miejscu. Manchester United na 1. Bo on już rozegrał drugie spotkanie. Oczywiście pod wodzą Jose Mourinho. To jest 3-1. A, no właśnie, oni wygrali 2 razy. 3-1. A więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Yo.